Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części materiału chciałem pokazać, na czym polega działanie modyfikatora Array. Jest to modyfikator, który również należy do grupy modyfikatorów generujących geometrię. Na początku dodam sobie do sceny na przykład UV Sphere, zwykłą kulę. I teraz do tej kuli dodam modyfikator, który nazywa się Array. Array znajduje się w grupie modyfikatorów generujących. Już widać od razu, że Array powielił mi tą kulę i stworzył jej kopię. Z tym, że w trybie edycji mam dostęp tylko do tej oryginalnej kuli, natomiast kopia jest nadal wirtualna. Widać, że siatka w trybie widoku siatki jest taka przyszarzona, lekko przezroczysta. Teraz w tym modyfikatorze istnieje kilka bardzo ciekawych opcji, które można łatwo ustawić. Przede wszystkim ilość kopii, która generowana jest, czyli kopii obiektu, która generowana jest podczas działania modyfikatora, na przykład 5. Poza tym mamy coś takiego jak Relative Offset, Constant Offset oraz Object Offset. W oparciu o te parametry można ustawiać różnego rodzaju ciekawe efekty. Na przykład Constant Offset jest to bezwzględna odległość pomiędzy kopiami obiektów. Jeżeli we współrzędnej X wpiszę 1, to wszystkie kopie będą odsunięte od siebie o jedną jednostkę blendera. Bezwzględnie. Koniec kropka. Niezależnie od tego, jaka jest wielkość obiektu. Natomiast jeżeli w object, znaczy relative offset wpisze 1 we współrzędnej x-owej, to jest ta pierwsza, wtedy oznacza to, że obiekty są oddalone od siebie o jedną długość obiektu. Jeżeli teraz spojrzymy w widoku siatki z góry na przykład, w miejscach, gdzie powinny znajdować się środki tych kul, to będzie jasne, że one są od siebie oddalone o jedną średnicę kuli dokładnie. Jeżeli dam troszkę więcej, to oczywiście między kulami pojawią się szczeliny. No i tak to działa. Najciekawszą opcją, dającą najwięcej satysfakcji, jakby wrażeń wizualnych, jest opcja o nazwie Object Offset. W tym celu dodam sobie do Cube'a modyfikator Array, aby to pokazać. Wybierzemy sobie Object Offset. I teraz w tej opcji tutaj trzeba podać jakiś inny obiekt, którego pozycja względem naszego oryginalnego Cube'a będzie określała wzajemne przesunięcie kopii tych kostek, które będzie modyfikował modyfikator Array. W takim razie mogę dodać dowolny obiekt, na przykład plane, cube i tak dalej. Natomiast najczęściej robi się tak, żeby nie dodawać nowej geometrii do sceny, wstawia się obiekt pusty, który nazywa się po prostu empty. Jest to prawdopodobnie w tym kursie nasze pierwsze spotkanie z obiektem typu empty. Tego obiektu nie widać, on się dodaje, można go renderować, chociaż nic się tak naprawdę nie wyrenderuje. Natomiast obiekt ten jest rysowany przez blendera jako taki zwykły, mały układ współrzędnych. Tak wygląda. Można zmienić jego wygląd, no, na jakiś inny. Jeżeli go oczywiście zaznaczę, mogę dać mu jeszcze jakiś tam box, powiedzmy sobie, czy cokolwiek innego. To bez znaczenia. W każdym razie, ten obiekt empty będzie teraz używany jako odniesienie określające odległość wzajemnych kopii tego naszego cube'a. A więc w cube'ie zaznaczam object offset i wybieram sobie obiekt o nazwie empty. Mamy trzy kopie tego cube'a obecnie, co widać po ilości wierzchołków. Pojedynczy cube ma wierzchołków 6, 3, nawet 4 tutaj są. Mają razem 24 wierzchołki. I teraz, jeżeli zaznaczę sobie obiekt typu empty, korzystając z outlinera i przesunę go, nie widać go teraz, to w tym momencie położenie tego obiektu empty będzie określało wzajemne położenie kostek. Przesuwam teraz ten obiekt w oczkach siatki. On tutaj w środku się znajduje, widać. No i teraz tak, niby nic nadzwyczajnego, ale modyfikator Array ma takie sprytne działanie, że on potrafi nie tylko przesunąć obiekty w oparciu o względną odległość między empty a oryginalnym cube'em, ale również potrafi powtórzyć inne transformacje, na przykład takie jak obrót albo skalowanie. Jeżeli zacznę skalować ten obiekt empty, to oczywiście on sam z siebie się nie zmieni. Natomiast skala zostanie przeniesiona na pozostałe obiekty, które mi modyfikator Array powiela. Teraz możemy zrobić sobie na przykład 5 kopii, aby było widać, że rzeczywiście tak jest. To już jest fajny efekt sam z siebie. Oprócz tego istnieje również możliwość obrócenia obiektu empty, na przykład wzdłuż osi Y, co powoduje, że moje kostki również powtórzą ten obrót przy kolejnych iteracjach podczas kolejnego kopiowania. Mam teraz obrót rzędu 180 stopni i już widać, że stworzyłem w ten sposób dosyć ciekawy układ kostek. Oczywiście położenie obiektu empty będzie cały czas określało wzajemne odległości między kostkami, tak samo jak skala. Cały czas jest to bardzo fajna rzecz. Teraz, taki obiekt typu empty w ładny sposób modyfikuje mi dość ciekawe, powiedzmy sobie, układzie te moje kostki. Ale nie jest wcale powiedziane, że nie mogę dodać drugiego takiego modyfikatora do tego wyniku, który mam tutaj.
Jeżeli zrobię coś takiego, dodając modyfikator array na wyniku, dostanę kopię, ale już całości, ponieważ tak właśnie działają modyfikatory. A więc tą kopię mogę ustawiać tam, gdzie chcę, mogę robić tych kopii więcej, jeżeli będę chciał, bez żadnego problemu. No i oczywiście mogę również wykorzystać znowuż kolejny object offset przy modyfikacji kopii poprzednio otrzymanego układu. No więc może coś takiego od razu zróbmy. Dodaję do sceny drugi obiekt o nazwie empty. On uzyskał nazwę empty.001 i teraz w modyfikatorze array wyłączę względny offset i ustawię offset obiektu. Wybiorę z listy obiekt empty001 i już mam. Teraz ten obiekt należy przesunąć, aby wprowadzić względne przesunięcie naszych kopii. No i one już są. W tym momencie ustawię je może w tym miejscu. I teraz pierwszy obiekt empty, nie będę go skalował, tylko go ustawię normalnie. No, może delikatnie go przeskaluję, żeby tylko trochę się zmienił. Już widać, że dzieją się ciekawe rzeczy na scenie. Oprócz tego drugi obiekt empty mogę obrócić i wtedy obracam, ale kopię poprzednio utworzonych kształtów. Proszę zobaczyć, jak ciekawe wzory można ułożyć w ten sposób. Stworzyłem w tym momencie coś w rodzaju takiej dziwnej piramidy, czy kto wie, co to mogłoby być. Działa to w każdą stronę, powodując, że czasami kopie obiektów składają się ze sobą, tworząc bardzo atrakcyjne wizualnie wzory geometryczne. No i to jest w zasadzie cała zabawa związana z modyfikatorem array. Oczywiście nie wszystko, co można za jego pomocą zrobić. Zaznaczę teraz obiekt pierwszy, jego również przekręcę, aby zmienić kształty ramion. Proszę zobaczyć, że wychodzi mi teraz coś w rodzaju takiej dziwnej ośmiornicy. No i można powiedzieć, że tak można się bawić dosyć długo, kombinując z różnymi ustawieniami, tworząc coś na kształt jakichś układów fraktalnych czy czegoś takiego. To jest jedno z zastosowań modyfikatora array. Oczywiście takie bardziej rozrywkowe, bardziej efekciarskie. Sam modyfikator przydaje się wtedy, kiedy mamy do zrobienia na przykład coś, co no, jest taką, powiedzmy sobie, trudną rzeczą i pracochłonną. Jeżeli chcielibyśmy na przykład powielać jakieś obiekty, czy cokolwiek z nimi robić, to wtedy taki modyfikator przychodzi nam z pomocą. Weźmy na przykładu coś takiego, co zaraz tutaj wstawię. Chcę mieć zestaw kolumn, które będą ustawione dookoła na takiej platformie. Platformę może troszkę jeszcze przeskaluję i te platformy wydłużę. OK. Platformy, przepraszam, kolumny. No więc, żeby zrobić coś takiego, oczywiście należy dodać do takiej kolumny pojedynczej modyfikator array. To mi generuje oczywiście kolejną kolumnę z jakimś tam offsetem rzędu, powiedzmy na przykład 5, no i kopii, powiedzmy sobie, że mogłoby być na przykład tyle. Teraz, aby te kolumny ustawić w odpowiednim miejscu, no należy przede wszystkim na początku dodać jakiś obiekt względem, którego będę je obracał, a więc dodaję obiekt empty. Obiekt empty może stać w środku, to nie ma znaczenia, chociaż prawdopodobnie będzie miało znaczenie. Już za moment. Zaraz pokażę, o co chodzi. Zróbmy sobie empty. O, proszę bardzo. Jak widać, mam tutaj coś dziwnego, coś podejrzanego się stało. A stało się coś takiego dlatego, że miałem na tej swojej kolumnie małej nałożoną skalę. Skala tej kolumny oczywiście nie była 1, dlatego empty wstawiony jako object offset przeniósł mi tą skalę na kolejne kopie. Na dowód tego mogę pokazać, że rzeczywiście coś się tutaj zmienia i te kolumny rzeczywiście jakoś tam się dziwnie zachowują, nieodpowiednio do tego, co bym chciał. W związku z tym, aby uratować taką sytuację, muszę przywrócić skalę tej mojej oryginalnej kolumny, tej pierwszej, do czegoś takiego jak 1. Na razie skala tej kolumny wynosi 0, 1, coś tam i w z 1, 8. Dlatego te moje kolumny są takie pogrubione. Można szybko uniknąć tego procesu naciskając Ctrl-A, a później wybierając Apply Scale. W tym momencie moja kolumna uzyskała z powrotem oryginalną skalę 1, zachowując jednocześnie swój pierwotny kształt. I teraz położenie tej mojej kolumny jest nieco powyżej mojego obiektu typu empty. W związku z tym array odbił mi kopię obiektów prosto w dół. Aby uniknąć takiego zjawiska, ustawię się w widoku siatki, przesunę sobie mojego empty do poziomu, na którym stoi kolumna, właśnie w tym miejscu. I teraz razem z kolumną mogę ten mój obiekt przesunąć gdzieś na brzeg okręgu, w którym powinny stać moje kopie. Teraz powiedzmy sobie, że odległość między kolumnami będzie taka. Już mam tego typu układ, proszę zobaczyć. No i teraz wystarczy tylko odpowiednio obrócić sobie ten obiekt empty w taki sposób, aby on tworzył mi jakieś mniej lub bardziej równe koło. Popatrzmy sobie na to z góry. Jak widać, promień tutaj jest ważny i ważna jest także ilość elementów, więc należałoby troszeczkę skorygować ustawienia tego mojego
modyfikatora. No i teraz będziemy szukali miejsca, w którym uzyskam optymalne dopasowanie kolumn na okręgu. I to jest jeden ze sposobów, który pozwala je bardzo ładnie, szybko i wygodnie ustawić. No, nie wiem, czy dobrze tutaj trafiłem, ale niech to będzie coś takiego, chociażby jeszcze troszkę prób. No, wychodzi to raczej kiepsko z tego, co widzę. Prawdopodobnie trzeba byłoby jeszcze lekko skorygować promień i teraz dopiero wybieramy miejsce. Ok, dobra, niech to tak zostanie. Mam już ustawione kolumny, no i do tego właśnie przydaje się modyfikator Array. Jego zaleta jest taka, że każdy z tych sklonowanych obiektów to jest tak naprawdę tylko wirtualna kopia. Natomiast edytować mogę tylko jeden oryginalny obiekt. Na przykład mogę go trochę pociąć, dodać mu powiedzmy sobie troszeczkę jakiejś ciekawszej geometrii i w tym momencie wszystkie kolumny będą powtarzały te modyfikacje. Ok? Dostaję wtedy bardzo szybko, ładnie zrobioną, dość skomplikowaną scenę i nie muszę żadnej z tych kolumn modyfikować ręcznie. To jest jedno z takich porządnych zastosowań. Oprócz tego, ten modyfikator ma jeszcze inne zastosowania i można go używać w innych kontekstach troszeczkę. Jeżeli na przykład dodam sobie cube'a i ten cube będzie kopiowany przez modyfikator Array, w tym momencie mam jeszcze tutaj różne dodatkowe opcje. Na przykład mogę wymusić łączenie wierzchołków pomiędzy skopiowanymi meshami. Jeżeli mam na przykład cztery takie klocki, to wtedy mogę włączyć sobie w tym modyfikatorze opcję merge. Merge oznacza, że wierzchołki będą łączone spośród, czy też pomiędzy kopiami tworzonymi przez modyfikator w odległości określonej przez parametr distance. Jeżeli zwiększę ten parametr, to w tym momencie dostaję nagle połączenie wszystkich kopii w jedną całość. Jeżeli rośnie między nimi odległość, oczywiście one się rozdzielą. To jest sympatyczna sprawa i przydaje się w jakichś szczególnych zastosowaniach. Akurat teraz nie mam pomysłu, do czego można było ją wykorzystać. Kolejna rzecz to coś takiego jak obiekt, który znajduje się na starcie i na zakończeniu całej takiej serii skopiowanych obiektów. Jeżeli dodam sobie na przykład UV Sphere, ten UV Sphere niech sobie stoi tutaj, to wtedy mogę w Array'u określić, że Start Cap ma być robiony przez UV Sphere. No i już mam UV Sphere'a z tej strony. Start akurat wyszedł z tej strony, no sorry, trudno. Można ewentualnie go stąd usunąć. Już widać, że mam tam inne obiekty, takie jak lokomotywę, ale zaraz ją dodam. Weźmy sobie tutaj Sphere i jest teraz z początku. No i teraz o co chodzi z tymi wagonikami, lokomotywami, które tutaj mam? No to jest idealny przykład na to, jak można użyć modyfikatora Array. W związku z tym przejdźmy może do sceny, w której mam te obiekty. O, już lokomotywa mi się tu wstawiła, przepraszam. Już to ustawiam. Teraz tak. Mam tutaj wymodelowany wagonik. Tryb edycji wygląda tak. Jakąś lokomotywę, no i jeszcze jeden wagonik z taką platformą. I teraz używając modyfikatora Array mogę bardzo łatwo te obiekty skonfigurować w taki sposób, aby utworzyły mi elegancki pociąg. I to jest również jedno z ciekawych zastosowań. A więc dodaję modyfikator Array. Od razu widać, że z offsetem względnym te wagoniki są za blisko. Można by było je odsunąć na przykład gdzieś na taką odległość. No i takich wagoników można zrobić kilka. No i teraz dodaję dodatkowo jeszcze obiekt, który będzie na zakończeniu. To będzie lokomotywa. Akurat koniec wychodzi z tej prawej strony. A na samym początku dodaję przyczepę. No i teraz mój pociąg jest rzeczywiście pociągiem, który mogę dowolnie przedłużać. I mam elegancko zrobiony model, który powtarza dokładnie wszystkie wagoniki. Oczywiście można tu zrobić jeszcze innych rzeczy, kilka, na przykład dodać modyfikator taki jak krzywa, żeby ten wagonik czy też pociąg cały wił się po torach skręcając. No, ale to jest może po prostu inny tutorial. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.